Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak łączyć kilka patternów w jeden. Intro! Dzień dobry, moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. I kłaniam się niezwykle nisko. Tak jak zwykle zresztą, moi kochani, jest wtorek 18, a zatem czas na kolejną porcję wiedzy. Dzisiaj sprzedam Wam bardzo prosty trik, więc odcinek nie będzie zbyt długi, ale chciałbym Wam po drodze też troszeczkę podpowiedzieć, jak taki trik można wykorzystać, a właściwie do czego on może służyć. Wiem, że ja akurat tak nie działam, ale wiem, że wiele osób działa w ten sposób, że przygotowuje sobie bardzo krótkie klipy, powiedzmy jednotaktowe, na przykład perkusyjne, tak jak tutaj. I o ile sam ten klip jest dosyć przyjemny, fajny, sprawdza się w takim prostym bicie, to jeżeli będziemy mieć tylko jeden taki krótki klip, taki krótki pattern, krótką pętlę perkusyjną, to bit szybko stanie się powtarzalny, no i koniec końców nudny. A tego byśmy nie chcieli. W związku z tym istnieje tak zwana możliwość klonowania patternów. To myślę, że wszyscy wiedzą, tak? Czyli tutaj Make Unique i w tym momencie program tworzy nam unikalny pattern, na którym możemy nanieść jakieś zmiany, ale w takim ujęciu i w takim, powiedzmy, na tłoku tych patternów szybko można się pogubić. W tym momencie mamy na przykład 4, ale co jeżeli byłoby tych patternów więcej, jeżeli wprowadzalibyśmy tych wariacji więcej? Posłuchajmy sobie, jak to brzmi póki co. I mamy jakąś wariację, troszeczkę tego kika jest więcej gdzieniegdzie, coś tam się zmienia generalnie, po to, żeby nas troszeczkę zaciechawić jako słuchacza. No ale powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć troszeczkę prostszą tę całą aranżację. W związku z tym przeszkadzają nam te 4 paterny. Chcielibyśmy na przykład, żeby było na jednym paternem. I mało kto wie, że istnieje taka funkcja w FL Studio, którą możemy wywołać dwojako. Po pierwsze skrótem Ctrl i G. W ten sposób łącząc wszystkie zaznaczone paterny w jeden. Lub też Ctrl Z możemy to cofnąć, lub możemy też te funkcje wywołać z tego menu, czyli Edit oraz Merge Pattern Clips. Bardzo prosta sprawa, ale tak naprawdę porządkuje nam aranżację w momencie, kiedy mamy jakiś koncept, wprowadzamy troszeczkę więcej wariacji, ale na koniec chcielibyśmy mimo wszystko połączyć to w jedną całość. I to tyle, jeżeli chodzi o ten bardzo prosty tip na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A jeżeli znajdziecie chwilkę, to możecie też wbić do mnie na inne media społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook, SoundCloud. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. W opisie do tego filmu znajdziecie też link do naszej grupy facebookowej Self-Made Beats, gdzie rozmawiamy na tematy związane z produkcją muzyki, wspieramy się wzajemnie i staramy się motywować oraz rozwijać, także serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie dołączyliście. No i cóż, to tyle z mojej strony. Do zobaczenia tutaj w przyszły wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.